Hej, cześć, dzień dobry. Czy jesteś miła po polsku? Czy jesteś miły po polsku? Czy mówisz proszę, przepraszam, dziękuję? Polacy bardzo lubią miłe osoby. Dzisiaj przedstawię kilka zwrotów, kilka wyrażeń, kilka słów, dzięki którym będziesz miły, miła po polsku. Proszę, czy możesz mówić wolniej, proszę? Czy możesz podać mi, dać mi jabłko, proszę? Proszę, czy możesz mówić trochę wyraźniej? Bardzo proszę, chodźmy na spacer. Albo proszę. Kiedy dajemy coś komuś, proszę, proszę. O, dziękuję. Dziękuję, że oglądasz ten filmik. Dziękuję, że jesteś tutaj. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Możesz powiedzieć bardzo dziękuję i dziękuję bardzo. Możesz też powiedzieć pięknie dziękuję, ślicznie dziękuję. A w sytuacji formalnej, kiedy sytuacja jest formalna, możesz powiedzieć bardzo pani dziękuję, bardzo panu dziękuję, bardzo państwu dziękuję, ogromnie państwu dziękuję. Kiedy dziękujesz przed tym, co ktoś zrobi, ktoś coś zrobi w przyszłości i ty dziękujesz już teraz, mówisz dziękuję z góry. Przepraszam. Bardzo przepraszam. Co to znaczy przepraszam? Przepraszam. Nie rozumiem. Przepraszam, czy możesz mówić wolniej? Przepraszam, czy pani teraz wychodzi? Przepraszam, czy mogę zadać pytanie?